Czas na kolejne spotkanie w programie 7 minut na gości. Dzisiaj kolejny gość, kolejna gościni w programie. Wokalistka, scenarzystka, reżyserka filmowa. Często w wywiadach powtarza no risk, no fun. Więc będziemy pytać o to ryzyko i o ten fun też. Maria Sadowska, witam cię, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Tak po wakacyjnie trochę, nie? Tak, ja jeszcze jestem całkowicie, jeszcze wczoraj się kąpałam w jeziorze. Więc mam taki dzisiaj cywilizacyjny szok, że wróciłam do miasta. Dobrze, o tym też porozmawiamy. Bądźcie z nami za chwilę, pierwsze 7 minut. Czas start. Pierwsze 7 minut spotkania z Marią Sadowską rozpoczynamy. Na początek, tak jak Wikipedia zadziałała, im powiedziałem, wiesz, scenarzystka, reżyserka, wokalistka. A teraz tak wejdę głębiej i zapytam najpierw o śpiewanie, bo chciałem dowiedzieć się, tak, na jakiej zasadzie działasz, nagrywając i tworząc jakieś swoje kolejne utwory. To jest bezpośrednio to, co wychodzi z tego chodzenia i grania na ukulele, czy... No ostatnio tak, ale na ukulele to dopiero gram od jakichś 5 lat, a tak to zawsze byłam pianistką, więc zawsze, wiesz, ten fortepian trudno było pod pachą nosić, dlatego tak mi się strasznie spodobało ukulele, że to jest taki instrument, który możesz wszędzie ze sobą zabrać i mieć go zawsze w podróży przy sobie, a ja bardzo lubię komponować piosenki w podróży. Większość moich tekstów powstaje w samochodzie w czasie właśnie tras różnych. Ale wiesz co, no jak się rodzą piosenki? Różnie bardzo. Wiesz, ja lubię sobie też usiąść przy fortepianie i po prostu pokomponować, ponucić, ale są też takie piosenki, które po prostu na przykład się budzę rano i mam melodię w głowie, nie? I ta melodia chodzi za mną cały dzień. Nagrywam sobie na dyktafon ją. I ona mnie tak prześladuje, aż w końcu zaczyna coś do tego powstawać. Ostatnio żeśmy na przykład napisali piosenkę z Grupsonem, bo się przyjaźnimy, chcemy wspólnie coś zrobić. I to też było absolutnie spontanicznie, ponieważ siedzieliśmy razem na wiosce właśnie nad jeziorem i zaczął padać deszcz i tak nam się trochę zaczęło nudzić, więc wzięliśmy te gitary do ręki, instrumenty i kiedy jeszcze byliśmy z fajnymi muzykami, zaczęliśmy sobie jamować po prostu. No i z tego jamu nagle narodził się nam refren i dalej i teraz piosenka powstaje, więc często to są takie, wiesz, po prostu naprawdę chwile, momenty, które się po prostu łapie za ogon. Ile piosenek jest takich, które uciekły? Często myślę o tych, o których zapomniałam na przykład. Nie? I wracają? No, ale nie zawsze, nie. Właśnie czasami mam takie, że kurczę, taki miałam pomysł na piosenkę i nie zapisałam, nie wbiłam sobie do głowy, nie usiadłam od razu, żeby zacząć pisać i uciekło. Zaczęliśmy rozmowę od tego, że jeszcze się kąpałaś w jeziorze wczoraj, więc tak. jeszcze wrócę do tego tematu i zapytam, rozumiem, taki powrót do rzeczywistości, powrót do pracy, powrót do obowiązków codziennych i żal za wakacjami jest w tobie teraz, tak? Wiesz co, zawsze mam taki żal trochę, że piękno lata jest dla mnie aż bolesne, szczególnie tego późnego lata. No bo za każdym razem mi ono uświadamia, że już w przyszłym roku będę starsza o rok. Będzie też lato, będzie lato, ale będę już o rok starsza. I to już nie będzie to samo lato. Więc zawsze jest trochę, zawsze już dla mnie od końca lipca, to ja już tak, wiesz, już tak wyprzedzając, już myślę, ojej, już tylko miesiąc został i tak dalej. No kocham lato, wiesz, nie będę ukrywać. Ale ta taka tęsknota, ta melancholia, która w tym jest, też jest fajna. Też bardzo lubię jesień, więc w sumie tak naprawdę lubię też bardzo ten powrót do Warszawy. Lubię to, że się bardzo dużo dzieje zawsze we wrześniu w Warszawie kulturalnie. Są fantastyczne festiwale i filmowe i nie tylko. I jakiś tak wszyscy tak się spotykają, tacy pełni, wiesz, nowej energii. Lubię też. Nie będę narzekać. A łącząc te dwie kwestie, czyli takie inspiracje naturą i takie bycie gdzieś na łonie, tam daleko od wszystkiego i potem spotkanie z ludźmi, jest wspólny mianownik w tym, jeżeli o takie twórcze życie chodzi, wiesz, że wracasz właśnie taka naładowana z jakąś nową jakością? No tak, oczywiście, że tak. I jakby... To jest ciekawe, że ja ostatnio bardzo dużo pracowałam, właściwie przez kilka lat non-stop i dużo przy filmach pracowałam. W związku z tym nie miałam jakoś czasu na twórczość i jednak ta twórczość, czyli to bycie kreatywnym, wymaga takiego trochę odcięcia się jednak i wyciszenia. I zawsze mi się dawało, że jestem takim niezniszczalnym trochę robotem, który będzie zawsze i pracował. I zawsze, że ta kreatywność zawsze we mnie będzie, ale się okazało, że nie, że po prostu doszłam do takiego momentu, że nic, nie byłam kompletnie, w ogóle nie byłam w stanie nic wymyśleć, ani napisać. Ani naprawdę było jakby cicho we mnie, wiesz. I byłam tak zmęczona strasznie.
I teraz rzeczywiście potrzebowałam tego lata i rzeczywiście to lato chyba po raz pierwszy od wielu lat zrobiłam sobie takie lato, że bez gonienia naprawdę starałam się mówić nie, nie brać każdej pracy, która się nawinie, spędzić czas też z rodziną, ale właśnie też ponudzić się trochę. Ja nie pamiętam, kiedy ja się nudziłam, kiedy ja po prostu, wiesz, miałam czas tak się posnuć trochę. Mhm. Wiesz, i poczytać. I to właśnie tym się zajmowałam tego lata. Między innymi oczywiście, bo jeszcze robiłam oczywiście dużo rzeczy, ale grałam koncerty, teledysk teraz właśnie nagrywaliśmy. W sumie wczoraj się kąpałam w jeziorze, ale w sukience z cekinów, bo nagrywaliśmy teledysk. Ale dokładnie, wiesz, że naocznie zobaczyłam, że ta kreatywność musi przyjść w momencie ciszy. I miałam tak się cieszyłam, bo mi się wydawało, że już po prostu w ogóle, że wysłam, że już nic nie wymyślę po prostu, wiesz. Już taki człowiek ma wrażenie czasami dojścia do ściany, wypalenie po prostu miałam. A tutaj po prostu nagle, jak mi się zachciało pisać, zaczęłam szybko zapisywać, wiesz, i sporo tych piosenek. Natomiast teraz muszę usiąść i już mam taki plan, że sobie usiądę w studyjku swoim i zacznę to zgarniać do kupy, ponieważ bardzo, bardzo się stęskniłam za muzyką, bardzo się stęskniłam za graniem, za nagrywaniem, za tworzeniem muzyki bardzo, bo rzeczywiście ostatnie właściwie 5 lat poświęciłam filmowi i sztuce filmowej bardziej, zdecydowanie bardziej. To oczywiście zaraz będziemy do tych tematów filmowych przechodzić, ale jeszcze zapytam o to, wiesz, o to wyciszenie, ten balans. Wiem, że to bardzo modny temat ostatnio. Też wiele osób tutaj w studiu mówiło, że tak sobie zdało sprawę w pewnym momencie. Nie wiem, rzucam teatr, rzucam etat, idę. No bo to nie jest łatwe, szczególnie w artystycznym świecie się odnaleźć. W wolnym zawodzie, bo my jesteśmy ludźmi jakby do wynajęcia na telefon, więc jak ten telefon dzwoni, to się go odbiera i się idzie do pracy. I nieraz przez to człowiek się nagle przyłapuje na tym, że jest non-stop w pracy po prostu, że nie potrafi odpuścić, że mnie nie potrafimy odpuścić. To jest jakaś umiejętność, której trzeba nabrać z wiekiem. Ja właśnie się uczę powoli, żeby umieć trochę odpuścić, wiesz, i być też zadowolonym z tego, co się już ma, co się osiągnęło, już nie gonić ciągle, wiesz, tak, że trzeba gonić po prostu i tak dalej. Ale no, pozwoliłam sobie na ten komfort w tym roku, no bo to też trzeba mieć jednak jakiś taki komfort i jestem bardzo, to mi przyniosło po prostu szczęście jakieś, no i wyciszenie. Taki miałam moment, że już sobie myślałam, że kurczę, to co myślałam, że da mi szczęście, czyli właśnie jakieś sukcesy, czy koncerty, czy sukcesy z filmami i stałam tam tak naprawdę nieszczęśliwa, byłam tak zmęczona po prostu. A tutaj naprawdę poczułam się tego lata dopiero taka trochę szczęśliwa i trochę poczułam też właśnie, że ta muzyka do mnie wraca. Super, bo za tym tęskniłam. To jest taki nastrój, który nam będzie towarzyszył w tej rozmowie. Teraz zrobimy krótką przerwę. Maria Sadowska jest ze mną i z państwem. Zaraz wracamy. Trochę było o jeziorze, o inspiracjach i o śpiewaniu. To teraz chciałbym przejść do filmu. Przypomnę, że Maria Sadowska dzisiaj ze mną w studiu. Zastanawiam się, od czego zacząć rozmowę o filmie. Czy zacząć od tych ostatnich produkcji, czy zacząć tak od początku w ogóle, czy jeszcze od zamierzchłych czasów, bo gdzieś w którymś programie widziałem taką opowieść twojej mamy, która mówiła o tym, że już na bardzo wczesnym etapie angażowałaś się i przestawiałaś kamery w trakcie nagrań w Telewizji Polskiej jeszcze przy... No tak, mi zawsze tak jakoś ciągnęło mnie do tych kamer strasznie i do bycia po drugiej stronie kamery i rzeczywiście teraz jak patrzę na to z perspektywy czasu, to ja rzeczywiście zawsze byłam takim dzieckiem z kamerą, znaczy jak byłam małą dziewczynką, miałam VHS-a takiego wielkiego i zapraszałam koleżanki i przebierałyśmy się w tak zwane przebieranki i ja już wtedy im wymyślałam, ty zrobisz to, całe bajki takie wymyślałam, włączałam tą kamerę na statywie i kręciłyśmy te bajki. Później, wiesz, zawsze miałam takie, jak te kamery takie weszły do ręki, to ja też zawsze miałam i chodziłam, wszystkich filmowałam, wszystkich to wkurzało, pamiętam, że po prostu wszyscy mówili, włącz tą kamerę, już tam w liceum też robiłam jakiś po prostu film o kolegach z liceum, cały czas coś kręciłam, nieustająco, ale rzeczywiście też to, że jako dziecko pracowałam w telewizji, wtedy natrafiłam na bardzo fajnego reżysera, nieżyjącego już, reżysera telewizyjnego, który, wiesz, wydaje mi się, że to dosyć było nowoczesne na tamte czasy, że przychodzi jakaś gówniara, tam ile ja mogłam wtedy mieć, 11-12 lat i mówiłam tutaj, panie Robercie, bo ja tutaj mam plan, jak tu nakręcić ten teledysk, nie? I przynosiłam mu sceny. Mógł powiedzieć, spadaj dziecko, wiesz, tu jest, ja tutaj dorośli to robią, a on nie, on właśnie brał, bardzo traktował mnie poważnie i
pozwalał mi tak naprawdę reżyserować całe ogromne jakieś właśnie sceny czy teledyski. Dostawałam do dyspozycji panów kamerzystów. Oni się zawsze śmieli, że ja ich tam rozstawiam po kątach, a ja rzeczywiście latałam taka malutka, 12-13 lat. I już takie pierwsze produkcje wtedy robiłam. No i tak naprawdę zawsze mnie ciągnęło bardzo. Zawsze w ogóle kochałam kino. Uciekałam zawsze na wagary do kina. Mhm. Zawsze pamiętam, wiecie, no nie było wtedy tych wszystkich streamingowych, więc film można było tylko w kinie zobaczyć, więc uciekałam o 9 rano, były takie seanse. Zamiast do szkoły, to do kina zawsze. I zawsze siadałam w pierwszym rzędzie, więc kochałam oglądać po prostu filmy, kochałam je robić, kochałam tworzyć jakoś tak, wiesz, wizualna, sztuka wizualna zawsze mnie interesowała. No i to było też takie moje, no bo muzyka to jest coś, co wyniosłam z domu i co jakby odziedziczyłam też po rodzicach. I to było troszkę tak, że jakby nie było ucieczki od tej muzyki, nie? Nie to, że ktoś mnie zmuszał, wręcz przeciwnie, bo rodzice nie chcieli, żebym była muzykiem. To była moja decyzja. Ale już jakby film to już było coś takiego tylko zupełnie mojego. No i potem, wiesz, miałam rzeczywiście po szkole muzycznej, miałam taki kryzys, nie chciało mi się już grać na pewno muzyki poważnej, klasycznej. Wiedziałam, że nie będę klasycznym muzykiem. Więc tak na tą akademię muzyczną nie za bardzo wiedziałam, na co iść, ani co ze sobą zrobić. I wówczas właśnie już zaraz po maturze zdawałam pierwszy raz na Uniwersytet Śląski. Ja się wtedy nie dostałam. Pamiętam, że byłam pierwsza pod kreską, ale dostała się wtedy na przykład Magdalena Piekosz, z tego co pamiętam. No i potem jeszcze tak moje życie się potoczyło, że akurat wyjechałam na 2 lata do Stanów, żeby nagrywać płyty tam, i to jest w ogóle osobna historia, to może osobne pytanie, wrócimy do tego, nie chcę robić za dużej dygresji, ale miałam poczucie właśnie będąc w tych Stanach, że ja jednak, że bardzo chcę się rozwijać w tej kwestii filmowej i tak dalej. Marzyło mi się może UCLA, ale właśnie tam w Stanach ktoś mi powiedział, to nie było mi absolutnie oczywiście stać na to, bo to było kilkadziesiąt tysięcy dolarów za semestr, niebotyczna suma wtedy dla nas. I pamiętam, jak ktoś mi powiedział, to jest, dlaczego ty nie chcesz do Łodzi zdawać? Przecież to jest najlepsza szkoła na świecie. My jakbyśmy znali Polski, czy w ogóle byśmy z chęcią tam, wiesz, studiowali. Ja mówię, nie, co ty do Łodzi? Tam się w ogóle nie można dostać. To jest niemożliwe. Tam jest 300 osób na jedno miejsce, nie? No ale to, wiesz, taki amerykański sposób myślenia. Oni mówią, no ale jak nie spróbujesz, to się nie dowiesz, tak? Ja mówię, dobra, no macie rację. No i rzeczywiście przyjechałam niby na chwilę tutaj do Polski sprawdzić, jak wyglądają te egzaminy. No i dostałam się. A rzeczywiście wtedy było strasznie dużo, było ponad 1000 osób chyba na 6 miejsc. I to był dla mnie, do dzisiaj to mam w ramkę oprawione. Uważam to za jeden ze swoich większych sukcesów, czy jakieś takie zwycięstwo, że dostałam się za pierwszym podejściem na tą reżyserię. No i już wtedy musiałam zrobić przemeblowanie całego życia, znowu tą muzykę odsunąć na dalszy plan, chociaż wtedy już się trochę działo. I zamienić Hollywood na Hollywood. Ja się zawsze śmieję, tak? Ale nie żałuję tego, no bo to był wspaniały czas i miałam szansę jeszcze być wtedy uczennicą wielkich mistrzów, bo byłam uczennicą profesora Kazimierza Karabasza, wspaniałego dokumentalisty, profesora Wojciecha Jerzego Hasa. To my robiliśmy takie słynne hasówki, to takie ćwiczenie się robiło, 10 minut bez dialogu na taśmie filmowej. Jeszcze na taśmie filmowej robiłam w ogóle te pierwsze filmy wtedy tam. No i to był taki no, bardzo wyjątkowy czas. Później rzeczywiście profesor Henryk Kluba był wówczas rektorem. No takie naprawdę wielkie osobowości kina wtedy uczyły i miałam szczęście po prostu, że jeszcze zdążyłam, bo to właściwie byłam ostatnim takim rokiem. Większość z nich później, Wojciech Jerzy Kas zresztą odszedł właśnie, kiedy byłam na drugim roku i później się zaczęła wykruszać ta taka Liga Starych Mistrzów. Więc cudownie to wspominam i też no i towarzysko, fantastyczni ludzie, do dzisiaj się przyjaźnię z większością z nich i wspólnie tutaj pracujemy. No i tak chyba zamkniemy temat edukacyjny, temat szkoły, tak. Bo nam kolejne 7 minut dobiega końca, więc już nie będziemy w nowy temat wchodzić. Chociaż przy filmie chciałbym pozostać i jeszcze podrążyć trochę przy tych inspiracjach i wrócić do tego uciekania z lekcji do pierwszego rzędu w kinie. Maria Sadowska dzisiaj z Państwem i ze mną. Zaraz wracamy. Chciałbym teraz zapytać Ciebie jako reżyserkę filmową o nie tyle inspiracje, nie tyle to, co jakby wyniosłaś i
czego dowiedziałaś się od autorytetów, o których przed chwilą wspominałaś, tych ludzi, z których czerpałaś, ale gdzieś tak o tę twoją drogę, gdzie zdałaś sobie sprawę i już poczułaś, że jesteś gotowa do tego, żeby pracować. Przypomnę, Marii Sadowskiej to pytanie zadaję, bo jest dzisiaj tutaj ze mną. To jest ciekawe, bo wiesz, bo już na studiach filmowych było widać, że każdy ma jakąś swoją taką jazdę, w sensie każdy miał swoją historię. Z moich kolegów, tam miałam kolegę, który robił tylko kryminały i on rzeczywiście dzisiaj robi też kryminały dalej, wiesz. Każdy miał jakiś taki swój temat, a ja od początku jakoś uważałam, właśnie już wtedy mnie to trochę uwierało, że dlaczego jest tak mało kobiet bohaterek, nie? I że naprawdę nieraz wystarczy zamienić bohatera na bohaterkę i taka historia nabiera zupełnie jakiegoś nowego, wiesz, spojrzenia. Rzeczywiście w tamtych czasach to było bardzo mało tych filmów o kobietach i ja już wtedy na studiach robiłam wyłącznie etiudy właśnie o kobietach. Już jedną z pierwszych etiud to robiłam do Olgi Tokarczuk na przykład. I wszystkie moje te etiudy studenckie to były właśnie już o dziewczynach. Także taki ten temat, wiesz, kobiecy, właściwie już wtedy wiedziałam, wiesz, co będę chciała robić, ale to też nie jest tak, że to wszystko było takie oczywiste, tylko że kończysz szkołę. Ja tak naprawdę przyznaję się, że nie skończyłam w ogóle szkoły. Do dzisiaj nie zrobiłam dyplomu, tu się przyznaję. Dlatego, że jak byłam na czwartym czy na piątym roku, to z kolei znowu pojawiła się szansa na nagranie płyty. Ja już wtedy skomponowałam muzykę do wierszy Marii Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej. Miałam zrobione demo. Ja za pieniądze zarobione w Stanach kupiłam wówczas komputer Apple'a i wyposażyłam sobie studio domowe całe, więc byłam taka samowystarczalna i sama zaczęłam produkować też muzykę. To też bardzo mnie jakby wciągnęło i tak trochę było tak, że nikt tego za bardzo nie chciał wydać. Gdzieś tam chodziłam, pukałam do drzwi, wszyscy mówili, a Marysia Sadowska to dla dzieci, to może ty coś dla dzieci nagrasz, a ja już miałam 25 lat, nie? Ale nikt nie chciał za bardzo tego słuchać. No i nagle się okazało, że jestem tutaj na czwartym roku, mam robić dyplom, a tu równocześnie przychodzi, zresztą to wyniknęło to dzięki Kasi Nosowskiej i Renacie Przemek, ponieważ zaczęłam dosyć wcześnie robić teledyski, będąc jeszcze studentką. I robiłam właśnie teledysk dla Renaty Przemek, Kasi Nosowskiej, Kochana. Piękna piosenka. I piękny przepiękna teledysk. Piosenka tak, też. Tak. Właśnie to były ostatnie dni takiego słynnego klubu Forum Fabrikum, który właśnie zaraz mieli zamknąć. Tam kręciliśmy. I Kaśka wtedy, pamiętam, powiedziała, a Marysia, pamiętam, że coś śpiewałaś kiedyś, a może dalej coś śpiewasz, wiesz, i tak dalej. Ja mówię, tak, tak, mam. Pokażę ci i pokazałam jej numer Tomaszów wtedy, czyli moją wersję Tomaszowa Ewy Demarczyk. I Kasi się to tak spodobało, że zaniosła to właśnie do Sony Music i w zasadzie tam powiedzieli, no to słuchaj, to zapraszamy, to chętnie wydamy twoją płytę. No i ja byłam rzeczywiście w takiej kropce i poszłam wtedy do profesora Wojciecha Marczewskiego, wspaniałego reżysera, którego niezwykle cenię, jest też wspaniałym człowiekiem i mówię, panie profesorze, co ja mam robić, czy ja mam wydawać tą płytę, czy robić ten dyplom teraz, co mam robić? A on mówi, nie, słuchaj, muzyka jest pierwszą ze sztuk, idź wydaj płytę, a jeszcze sobie tam dyplom sobie kiedyś zrobisz, czy tam film, przyjdziesz z filmem najwyżej jakimś fabularnym, to ci zaliczymy. No i tak wyszło rzeczywiście, że ja rzeczywiście jakoś tak wskoczyłam w tą płytę, miałam bardzo dużo koncertów i tymczasem tutaj w szkole umarła pani profesor Kornatowska, też wspaniały filmoznawca, ponoć kochanka Felliniego, jak sama opowiadała o sobie, u której miałam robić ten dyplom i jakoś to się tak... No jakoś się tak rozmyło, dyplomu nie zrobiłam, ale za to rzeczywiście wydałam wtedy płytę z Jasnorzewską i nagle ta moja trochę kariera muzyczna ruszyła dużo mocniej. No i później tak naprawdę, wiesz, ja nie wierzyłam do końca, że mi się uda robić filmy takie duże. Nawet, wiesz co, nie planowałam do końca tego. Bardziej myślałam, że rzeczywiście, że będę robić teledyski i że będę takie około muzyczne, wiesz, rzeczy robić. Może w telewizji będę pracować ewentualnie, wiesz, będę jakieś koncerty reżyserować, na przykład coś takiego. Okazało się, że to jest zresztą świetna sprawa, dzięki PiS-owi, dzięki Agnieszce Odorowicz, która wtedy przejęła PiS, powstały
przede wszystkim fundusze dofinansujące młodych twórców, żeby mogli zadebiutować. To jest niezwykle ważne w filmie, bo to są duże pieniądze. Jeżeli nie ma tego wsparcia państwa, to rzeczywiście no, dużo talentów, dużo młodych ludzi może się gdzieś, prawda, osunąć w niebyt. Całe takie, można powiedzieć, że było takie całe pokolenie lat 90. trochę stracone, bo im po prostu było tak trudno zadebiutować. Tak mało się produkowało wtedy w Polsce filmów. Ja miałam szczęście. Trafiłam na moment, że wtedy właśnie robiono tak zwane trzydziestki. Były na to gdzieś 10 filmów rocznie dostawało dofinansowanie na zrobienie 30-minutowego filmu i mi się udało ten scenariusz, który pisałam początkowo właśnie jako dyplom mój w szkole, udało mi się dostać na te, no to dofinansowanie i tak powstał film Non Stop Color. Następnie on został wybrany jako jeden z trzech najlepszych z tych razem z Anią Marcilszewską. Jeszcze jedną reżyserką, złożyli to w jeden film i poszło to w kinach jako demakijaż, jako takie spojrzenie młodych kobiet reżyserek. No i to tak, wiesz, to tak naprawdę trochę miałam szczęścia, bo to naprawdę to nie ja o to walczyłam, tylko jakoś to się stało samo. W ogóle zawsze mówię, że mam dużo więcej szczęścia i dużo łatwiej jest mi jakoś z filmem. To tak jak mam wrażenie, jakby los mnie jednak popychał ku temu filmowi, a z muzyką zawsze było mi mega, mega trudno. Zawsze było mi ciężko, dlatego może, że robiłam też taką muzykę nie do końca komercyjną, ale zawsze miałam wrażenie, że po prostu wszyscy mówią nie, nie chcemy cię, nie chcemy cię, nie chcemy cię. Zresztą zawsze to powtarzam wszystkim moim, czy studentom, czy tym, mówię, w tym zawodzie usłyszycie 100 razy nie, raz usłyszycie tak, i wykorzystajcie wtedy te drzwi, które się otwierają. Więc ja rzeczywiście w muzyce miałam zawsze wrażenie, że jest mi dużo trudniej, natomiast miałam trochę szczęścia w tym filmie. No i potem to już poszło. Potem mnie zaprosił Darek Gajewski, szef studia Munka, też wspaniały zresztą reżyser. I zaproponował mi wyreżyserowanie filmu Dzień Kobiet, co też jest ciekawym zbiegiem okoliczności, bo ja tą historię, bo to się działo naprawdę, ta cała historia o tych pracownicach w Biedronce. Ja już to czytałam, ja miałam takie pudełko, w którym zbierałam wycinki gazet, bo to tak nas uczyli, żeby właśnie zbierać ciekawe tematy, żeby sobie... I miałam takie pudełko i miałam tam jako jeden z tych tematów, że to jest bardzo ciekawy temat na film. I potem nagle, patrz jak to wraca, taka karma wraca i nagle rozumiesz, 5 lat później Darek mówi, słuchaj, mam taki film właśnie o kobietach, myślę, że tylko ty to możesz zrobić, wiesz, i tak dalej, i tak dalej. Scenariusz był taki jeszcze, powiedzmy, w jakach wtedy, ale wtedy z Kasią Terechowicz usiadłyśmy, napisałyśmy to wszystko od nowa. No i tak zadebiutowałam, tak zadebiutowałam. No i miałam naprawdę dużo szczęścia, bo to nie jest prosta rzecz. No. Na Dniu Kobiet teraz przerwiemy, bo 7 minut już minęło. Zaraz wracamy do tego tematu. Maria Sadowska dzisiaj jest gościem programu. Maria Sadowska dzisiaj opowiada o swojej twórczości w programie 7 minut na gości. Skończyliśmy na debiucie filmowym. Ja chciałbym tak jeszcze trochę w drugą stronę pójść w tych filmach, w tej twojej filmowej twórczości. Gdzie jest pomysł? Gdzie jest temat? Bo mówiłaś o tym pudełku, potem mówiłaś o szczęściu, potem mówiłaś o tych spotkaniach ludzi gdzieś tam, gdzie cię los tak naprawdę w te filmy pchał, ale jak rozumiem, one przecież nie powstały przez przypadek. Nie, no oczywiście, że nie. Natomiast ja rzeczywiście nie jestem do końca takim super autorskim reżyserem, bo ja jednak robię te filmy we współpracy. Znaczy nie udało mi się jeszcze takiego swojego oryginalnego pomysłu jakby od A do Z stworzyć, no bo żeby film powstał, to musi parę osób tego chcieć, wierzyć też w tą historię, nie? Ja akurat miałam takie szczęście, że te historie do mnie często przychodziły z zewnątrz. Historia Michaliny Wisłockiej, wiesz, to był pomysł jednak Piotra Staraka i on mnie zaprosił na spotkanie, ale jak mi opowiedział o tym, jak zaczęłam czytać, to aż miałam coś takiego, jak to możliwe, że ja sama na to nie wpadłam po prostu, bo to rzeczywiście jest totalnie, była taka historia bardzo moja też, nie? Przy Dziewczynach z Dubaju to i rzeczywiście ja bardzo chciałam zrobić ten film, bardzo nie chciałam, żeby ten film był zrobiony przez mężczyzn. I to jest tak, że ja po prostu dostaję jakby pewne zręby tej fabuły i pomysłu często na film przychodzi do mnie z zewnątrz, ale potem ja cały ten pomysł muszę bardzo przez siebie jakby przepuścić, bo nie byłabym w stanie tego reżyserować. To musi być jednak moje. To jest ciekawy balans, nie? Natomiast no, umówmy się, żyjemy też w świecie,
gdzie króluje kino producenckie i nie jest łatwo robić to kino autorskie na pewno. I ja musiałam się zawsze też dogadać z tymi producentami, czyli gdzieś tam pewne kompromisy zawsze musiałam zrobić, szczególnie przy takich właśnie filmach jak Dziewczyny z Dubaju czy Pokusa, bo to są filmy czysto producenckie, czyli ten tam muszą się zwrócić zainwestowane pieniądze i tak dalej. To jest jakby, to jest oprócz tej romantycznej wizji bycia sobie twórcą, prawda, i opowiadania swoich historii, to jest też niestety biznes. To jest też zarządzanie ludźmi. To jest bardzo złożona sytuacja. Ja zawsze staram się podchodzić z szacunkiem do producenta też, bo ja rozumiem, że on chce też zarobić na tym filmie. Z szacunkiem też do widza, bo tych filmów jest teraz bardzo dużo i mam poczucie, że kino autorskie jest czasami tak zupełnie odklejone od widza. Znaczy trochę jest naprawdę dla bardzo wąskiej grupy odbiorców lub nie prowadzi do końca dialogu. Ja mam bardzo poczucie, znaczy chcę, żeby te moje filmy przynajmniej zostały obejrzane i żeby przez nich, one mają może trochę lżejszą formę przez to, ale zawsze tam jest coś głębszego do rozważenia, do opowiadania. Zawsze staram się zadawać pytania tymi filmami. I ponieważ film jest tak ogromnym przedsięwzięciem, bo ja powiedzmy sobie jeszcze, jak sobie nagram tam parę piosenek i nikt tego nie posłucha, no to trudno, nic się nie stanie generalnie, prawda? Ale tutaj jest tak wiele ludzi zaangażowanych, pieniędzy, pracy, że chciałabym po prostu zrobić takie filmy, które są oglądane przez ludzi, które nie są, wiesz, na które ludzie nie są obojętni. To teraz zapytam o ten ciężar i o to brzemię, jeżeli tak nie jest to od razu mów, bo wiesz, dla mnie to się kojarzy z wielką odpowiedzialnością i odpowiedzialnością nie tylko za dzieło, ale jak mówisz, za ludzi, za aktorów, którzy przecież tobie się oddają, no, a każdy aktor o reżyserze, przynajmniej tak chyba powinno być, myśli jako o sobie, która wie więcej i jest mądrzejsza i można jej zaufać. Ale widzisz, to działa w dwie strony, bo ja też bardzo kocham to we współpracy z aktorami i z dobrymi aktorami, takimi na przykład właśnie jak Magda Boczarska, że Magda, ja wierzę, że ona wie więcej o tej postaci niż ja. Ja wiem więcej ogólnie o świecie i wszystkiego, ale jeżeli chodzi o postać, to ja bardzo lubię aktorom też pozwalać rozwinąć skrzydła. Ja ufam, że jak już kogoś obsadzę, to dlatego, że ten ktoś się zakocha w tej postaci, się w nią wcieli i przyjdzie taki moment, kiedy aktor naprawdę będzie wiedział więcej niż ja o tej postaci. Więc ja często też pytam aktorów, co myślą. Ja w ogóle jestem takim typem reżysera, który zadaje dużo pytań, a nie jestem taka, wiesz, że mówi tak ma być i inaczej nie będzie. Dla mnie wszystko jest trochę jak improwizacja jazzowa, nie? Znaczy mam, pewne zręby są przygotowane, ale twórczo ta taka, wiesz, ten przepływ międzyludzki, bo właśnie film jest zbiorowym, totalnie jest dziełem zbiorowym, więc ten przepływ międzyludzki, ten moment, który się dzieje tu i teraz, kiedy już wszyscy stoją w tym układzie, w tych kostiumach, w tej dekoracji, ten moment jest teraz tylko tu i teraz i tam mogą się różne rzeczy wydarzyć, które były wcześniej nie do przewidzenia. Więc poza tym mam wiarę w ludzi też. Ja, wiesz, wierzę, że jeżeli każdemu pozwolę dobrze wykonać swoją pracę, to ja się zawsze śmieję, że reżyser to nie ma za wiele do roboty. Musi mieć zdolnych ludzi wokół siebie i od każdego trochę sobie zabrać. To o tym rzeźbieniu jeszcze powiem, ale też nawiążę, tak łącząc muzykę z filmem, bo przecież nagrywasz piosenki, które są piosenkami do tych filmów, prawda? No tak, bo ostatnio właśnie, żeby w ogóle coś nagrać, to mieć czas, nie mam czasu na płytę, więc do każdego filmu przynajmniej coś tam nagram. I do serialu też nagrałam piosenki do Rodziny na Maksa i nagrałam sporo numerów do Dziewczyn z Dubaju, bo tam są z trzy moje kawałki. No i do Pokusy to żeśmy sporo muzyki w ogóle zrobili z Sebem. No i jeszcze do Miłości na pierwszą stronę. A, jeszcze do, zapomniałam o Miłości, tak. Miłości też, tak. Wiesz, ja dążę do tego tytułu, bo teraz chciałbym, żebyśmy wysłuchali tej piosenki. Jestem tylko dziewczyną. I tak sobie myślę, wszędzie te dziewczyny, wszędzie te kobiety. I takie skojarzenie z tobą też mam. Kiedy cię zaprosiłem do programu, pomyślałem, to będzie rozmowa na pewno w dużej mierze właśnie o kobietach. Dobre skojarzenie? Dobre, aczkolwiek ci powiem, że ja już trochę, ta szuflada też już mnie trochę męczy. Znaczy, widzisz, uważam, że... To jest bardzo ważny temat, ale i tak już jakby dużo się stało, ale jest jeszcze bardzo wiele do zawalczenia w sferze publiczno-politycznej, ale nie chce mi się nawet już zaczynać tego tematu tutaj teraz, ale wiesz, o co chodzi, że jakby no mamy mniej praw niż miałyśmy, kiedy ja byłam młoda na przykład. Więc dalej jest jakby dużo do wywalczenia. Ale
chodzi mi o to, że ja troszeczkę jestem gotowa, żeby iść też dalej w tej chwili. Interesują mnie też teraz inne problemy takie, wiesz, jak te, chociażby ekologia też teraz jest, uważam, takim problemem trochę za mało reprezentowanym w kinie jeszcze i myślę, że trzeba o tym więcej teraz mówić. Różne sprawy społeczne, ale oczywiście zawsze u mnie kobiety zawsze będą w centrum, ja zawsze będę chciała opowiadać o kobietach bez dwóch zdań. Natomiast wiesz, jestem tylko dziewczyną, to wiesz skąd się wzięła ta piosenka, ponieważ ten film cały Miłość na pierwszą stronę jest takim hołdem dla kina, takim hołdem trochę dla miłości do kina. I tam sobie zrobiliśmy, bardzo się bawiliśmy takim, dla takich już ludzi, którzy jakby znają różne cytaty, tam wsadzaliśmy, jest cytat z Felliniego między innymi, ale jest też cytat właśnie z Jezus, teraz mam mgłę covidową. Hugh Grant i Julia Roberts, jak się ten film nazywał? Nothing Hill, o, widzisz. Dokładnie. I tam jest, ponieważ ci główni bohaterowie rozmawiają między sobą też cytatami z filmów, to tam jest taka scena, kiedy Julia właśnie mówiła do Hugh Granta: jestem tylko dziewczyną, która prosi teraz chłopaka o miłość. My żeśmy to przenieśli do filmu naszego też. Oni też mówią tym tekstem do siebie. No a ja, to jest taka recykling kultury, nie? A ja z tego z kolei wzięłam z tego dialogu wzięłam tą linijkę, żeby skomponować tą piosenkę. No i proszę, mamy historię opowiedzianą, teraz będzie historia zaśpiewana. Maria Sadowska, Jestem tylko dziewczyną. Padały w naszej rozmowie z nazwiska wielkich twórców filmowych, mówiłaś o Fellinim, to teraz chciałbym zapytać nie tyle o wzorce, co też o takie legendy, które krążą o różnych reżyserach. Przypomnę, że Marii Sadowskiej pytanie zadaję, która dzisiaj ze mną. Pomyślałem o Kubricku, jak mówiłaś o tym, wiesz, o tym ustawieniu, o tej scenie i o tym, że się robi w tej dekoracji i tak dalej. Przypomniałem się historia Kubricku, który chyba Oczy szeroko zamknięte, jeżeli coś nie pomieszałem, jedną scenę kilkanaście razy nagrywał, tych dubli kilkanaście, ale to było wszystko poprzedzone jeszcze miesiącami prób tak. I ustawień tej sceny. I zastanawiam się, na ile w tej pracy trzeba być perfekcjonistą, na ile można być, jak mówisz, takim improwizatorem jazzowym, czy gdzieś jesteś gdzieś pomiędzy, czy też czerpiesz z takich wzorców i z takich, nie wiem, takich postaci świata filmu? Każdy ma swój styl pisania, nie? Bo to jest to jakby styl pisania. Każdy ma też na pewno swój styl pracy. Reżyser ma ostateczne jakieś zdanie, czyli tą odpowiedzialność i to podjęcie decyzji leży na nim, więc to są takie momenty, kiedy czasami trzeba podjąć bardzo szybką decyzję, na przykład, że robimy tak, jak było ustalone i koniec, kropka, nie? Bo rzeczywiście ja też robię dużo prób, bardzo lubię być dobrze przygotowana, szczególnie właśnie z aktorami, uważam, że dialogi się rodzą właśnie na próbach, ciekawe, dużo więcej, wiesz, kiedy jesteśmy przygotowani, ja też pracuję tak muzycznie, że się wsłuchuję w rytm dialogów, jak się rozmawia, wiesz, gdzie są pauzy, gdzie przyspieszenia, gdzie przedłużenia, to jest jak w muzyce też, nie? Ale tak jak mówię, czasami są też te chwile, kiedy ja właśnie mówię, dobra, to teraz jest ten moment, że zmienimy coś, albo właśnie włożymy tutaj element improwizacji. To jest tak, jak wiesz, to jest pytanie ze wszystkim. Mi się wydaje, że nie można przegiąć w żadną stronę, nie? Jak będzie tylko improwizacja, to będzie po prostu chaos, nikt nie będzie wiedział, co ma robić, ale jak będzie wszystko tylko tak, jak wiesz, to nie wojsko, no nie? I tam się wydaje, że wtedy mogą umknąć jakieś fajne momenty, kiedy film mógłby być lepszy, wiesz, jak ja się uprę na przykład tylko na swoją wersję, nie? Zawsze staram się być otwarta i słuchać innych po prostu. Natomiast ostateczna decyzja, czy ja tą uwagę wezmę, czy nie, należy zawsze do mnie i to jest chyba cała trudność w tym zawodzie, że czasami trzeba bardzo szybko zareagować i szybko podjąć decyzję, bo jest to też praca pod presją czasu na przykład, nie? Kończy się czas, nie? Bardzo drogie niektóre sceny. To dla mnie było dużym wyzwaniem w Dziewczynach z Dubaju i też trochę dlatego chciałam ten film zrobić, bo on jest z rozmachem. Mi się zawsze marzyły, no u nas w Polsce się raczej nie kręci takich dużych produkcji. A szczególnie kobiety, myśli się o kobietach reżyserkach, że to jest fajne, niech one robią takie małe, kameralne kino, takie typu tam trzy laski we wnętrzu, prawda, ewentualnie jakaś komedia romantyczna. Natomiast wszystkie te wielkie filmy, takie wiesz, że kino akcji, czy jakieś wojenne, czy coś, to wszystko i duże budżety dostają jednak mężczyźni, więc ja jestem takim trochę przykładem reżyserki, która próbuje to zmienić, pokazać też, że my
jakby bez względu na płeć, że też potrafię. Ja na przykład bym chciała wyreżyserować jakieś kino akcji. Ja się mega jaram. Ja po prostu na przykład właśnie Miłości na pierwszą stronę mieliśmy sceny pościgów, mieliśmy sceny walki i tak dalej. Ja to bardzo, bardzo nawet tak od takiej strony technicznej bardzo mnie to ciekawi. Uważam, że spokojnie byłybyśmy w stanie to zrobić, patrząc teraz nawet z punktu takiego czysto rzemieślniczego, nie? Więc dlatego też na przykład chciałam robić Dziewczyny z Dubaju, bo rzeczywiście miałam tam do dyspozycji no, takie sceny, jak ta impreza w Dubaju, 300 statystów na złoto pomalowanych, albo jacht, 2 tygodnie zdjęć w Cannes i jacht za 120 milionów dolarów. Kiedy ja tam się uparłam na ten jacht, bo on wizualnie mi najbardziej pasował, ale się okazało, że to jest jeden z najdroższych jachtów, które w ogóle pływają po Morzu Śródziemnym. No ale no jakby no kręciliśmy na tym jachcie i uważam, że dobrze, że się jakby postawiłam na swoim, bo on dał ten efekt takiego no tego takiego blichtru, ale też takiej mroczności trochę. Więc czasami ja się bardzo upieram na różne rzeczy, a czasami trzeba wiedzieć, gdzie się uprzeć, a gdzie odpuścić, wiesz. Ale chodzi mi o to, że czasami to jest kwestia też po prostu duża presja czasu, wiesz. Musisz zdecydować, czy jeszcze, czy przeciągnąć na przykład, czy dodać, czy dodajemy całej ekipie godzinę pracy. Masz jakby odpowiedzialność za tych wszystkich ludzi też na planie, nie? A spotkałaś się tutaj u nas w Polsce z takim podejściem, kobieta to może, że jesteś kobietą, to znaczy, że możesz mniej? Bo ta dyskusja wiadomo się toczy od wiesz dawna. Wiesz co, ta dyskusja jest, no, wystarczy spojrzeć na statystyki, no nikt mi w twarz tego nie powiedział, ale powiem ci szczerze, że po na przykład Sztuce Kochania, która była dużym sukcesem, no nie było tak, żeby jakoś się telefony do mnie rozdzwoniły nagle, wiesz, mimo że właśnie mieliśmy ogromny sukces box-office'owy, tak samo zresztą z Dziewczynami z Dubaju, byliśmy numer jeden rzeczywiście w box-office'ie i patrząc tak teraz, jak już na takie feministyczne rozmawiam, to są takie badania, które pokazują, wiesz, ile osób poszło na czyje filmy i rzeczywiście tych kobiet jest bardzo mało, które mają number, znaczy w Polsce w ogóle, no Agnieszka Holland oczywiście, ona jest poza konkurencją zupełnie, więc oczywiście wiadomo, ale wszystkie te duże box-office'y to jednak są męskie nazwiska i często męskie kino. Tak zwane, więc przebicie się to jest pewien rodzaj przebicia szklanego sufitu. Moim zdaniem jednak ta sztuka, zarówno Sztuka Kochania, jak i Dziewczyny z Dubaju, szczególnie Dziewczyny z Dubaju dla mnie są ważne, bo pokazały, że kobieta też może dostać do ręki duży budżet, bo to był duży budżet. I jakby zarobić, no, że jakby rzemieślniczo, to teraz już mówię w kategoriach czysto, wiesz, rzemieślniczych, nie artystycznych, nie? Bo film może się komuś podobać lub nie, ale w kategoriach czysto biznesowych, no często kobiety nie dostają tych dużych budżetów, wiesz, tych fajnych filmów takich właśnie gatunkowych i tak dalej, i tak dalej. Jest o wiele trudniej. I oczywiście, tak jak mówię, nikt mi tego w twarz nie powiedział, ale też muszę cały czas walczyć o siebie, mimo żeby się wydawało, że mam już jakąś pozycję i mam sukcesy. Na tej walce i na tych sukcesach kończymy te 7 minut. Zaraz wracamy. Maria Sadowska dzisiaj jest z nami w studiu. Zainspirowałem się jednym z wywiadów z tobą, ale też z twoją mamą, która opowiadała o tym, jaka kiedyś byłaś, ale też ty opowiadałaś w tym wywiadzie o tym, że mama zabierała cię z plecakiem na jakieś wielkie wyprawy kiedyś. Tak. I do tego chciałbym nawiązać, do takiej perspektywy, zmiany perspektywy, popatrzenia na coś, wiesz, przebywając ileś nawet tygodni gdzieś indziej, zupełnie na te, no to jest oczywiste, że patrzymy inaczej na te sprawy. Dodam tylko, że Maria Sadowska to jest osoba, która zadaje to pytanie. No oczywiście ja kocham podróże i zawsze kochałam od dziecka, a moja mama to już w ogóle po prostu była podróżniczką, taką prawdziwą z krwi i kości, która zaczęła tak naprawdę podróżować dopiero po 60 roku życia, bo wtedy się skończył komunizm, otworzyły się granice, wszyscy dostali paszporty i nagle można było jeździć. Więc ja jako w zasadzie taka 20-letnia, a mój jakby reszta rodziny nie, więc tylko z mamą we dwie plecaki i na przykład jechałyśmy na miesiąc na Dominikanę albo w tamtych czasach to nikt tam w ogóle nie latał, nie było żadnych czarterów z Warszawy i tak dalej. W Meksyku byłyśmy też miesiąc i
Ja w ogóle kocham takie podróżowanie z plecakiem i takie na wariata. To jest bardzo, uczy pokory, uczy też właśnie różnych podejmowania szybkich decyzji, ale też no, człowiek bardzo dużo się uczy sam o sobie i, no i o tym, że świat jest kompletnie inny niż nam się wydaje z perspektywy tutaj siedząc sobie w Warszawie wygodnie. Mhm. Więc ja to zawsze bardzo kochałam. Dużo, nie podróżowałam tyle, ile bym chciała, no bo zawsze miałam jeszcze taki pomysł, zawsze miałam na życie, że może a w ogóle zostanę podróżnikiem, może jakiś program będę robić podróżniczy. To był zawsze taki moje inne marzenie, nie? Niespełnione właściwie do dzisiaj. No ale później jakoś dzieci się urodziły i tak jak dzieci były małe, no to tak już trudniej było. Trochę teraz właśnie parę lat miałam takiego jeżdżenia na all inclusive, co zawsze mi się dawało szczytem, bo jednak po prostu żenady. Ale no wiadomo, że jakby bardzo zmęczona tam przeżyć. Pojechać tam na 7 dni poczytać książkę, no że okej. Ale dla mnie to w ogóle nie są podróże generalnie. No i teraz od 2 lat kupiliśmy kampera i jeździmy z dzieciakami we czwórkę kamperem i to jest dla mnie też taki właśnie ekwiwalent takiego jeżdżenia po prostu, gdzie człowiek czuje wolność, że możesz sobie stanąć gdzie chcesz, wiesz, robić co chcesz i jakby się skupiać na poznawaniu po prostu świata i na tej jakiejś takiej ogólnie pojętej wolności. Mhm. Przypomniała mi się ta Ameryka, do której mieliśmy wrócić, do tych Stanów. Mhm. To jest ważny wątek, jeżeli już o wyjazdach mówimy i o tej perspektywie innej? No ważny myślę, dlatego że ja w zasadzie, jak byłam nastolatką, to byłam przekonana, że ja w ogóle nie zostanę w Polsce, że wyjeżdżam, że w ogóle tutaj nic nie ma ciekawego, żadnej perspektywy i zawsze marzyłam o tych Stanach. I rzeczywiście tak się stało, widzisz, że dostałam propozycję ze Stanów. Zadzwoniła taka producentka, która gdzieś mnie kiedyś zobaczyła w polskiej telewizji jeszcze jako dziecko i powiedziała, że szukają blondynek, bo teraz się Szwedki świetnie sprzedają w Japonii, bo były wtedy takie zespoły jak Ace of Base, na przykład bardzo znane szwedzkie i że to się teraz świetnie sprzedaje i generalnie to ona była ze Szwecji, ta producentka i mówisz, to szukamy Szwedek, ale ty w zasadzie wyglądasz trochę tak jak Szwedka, dobrze śpiewasz, no to wyślij jakieś demo. No i ja pamiętam, wtedy się strasznie zawzięłam, usiadłam, skomponowałam chyba z 15 kawałków, wszystko nagrałam, wysłałam im. No i oni wiedzieli, że zapraszają mnie, że taki będą robić girls band. Ale jak wysłałam im te moje kompozycje, to że jednak nie, że im się podobają i że zrobią mi solową płytę. I ja rzeczywiście pojechałam tam, nagrałam tą płytę, mieszkałam wtedy właśnie, zaczęłam wtedy mieszkać w tym LA, nagrałam tą płytę, no i zaczęły się tam różne ciekawe rzeczy dziać. To zostało wydane w EMI Toshiba. Byłam w Japonii przez chwileczkę popularna, miałam rzeczywiście, nawet byłam na okładce jakiejś tam gazety. Najciekawsze to było dla mnie, że miałam 5 minut sławy w Hongkongu. Tego nigdy nie zapomnę. Moja piosenka po prostu leciała w radiu, była chyba tam jakoś dosyć wysoko i tam zaprosili mnie na jakiś koncert. Ja przyjeżdżam, słuchajcie, stoi biała limuzyna, facet w rękawiczkach normalnie. Mieszkam w najdroższym hotelu na ostatnim piętrze. 2 tygodnie w Hongkongu byłam gwiazdą. Potem tam oczywiście piosenka spadła z listy i się skończyło. Ale no, te moje piosenki były na różnych składankach. Jedna taka składanka się sprzedała tam w 1 milionie egzemplarzy. Mhm. A natomiast to było trochę taki, miałam problem, że to była muzyka, której ja nie lubiłam, której mi się generalnie średnio podobała, bo oni taki chcieli zrobić taki bardzo komercyjny dance. A ja się źle czułam z taką zrobieniem czegoś tak komercyjnego. No ale wiesz, jak jedziesz do Stanów i jakby nagrywasz, no to nie narzekasz, generalnie się cieszysz, że pojechałeś tam, wiesz, śpiewać i masz cały management, wiesz, i wszystko. Mimo, że jesteś trybikiem w tak, tej chwili, tak. Ale nie miałam generalnie za wiele do gadania. Oni mnie uwierali, nawet mi mówili, co mam w tych wywiadach mówić. No i ja tak przez 1,5 roku tak dosyć cicho siedziałam, nic nie mówiłam. No fajnie, fajnie wszystko. Nagrywałam tą muzykę, która mi się średnio podobała samej. I tak właśnie po 2 latach zaczęłam mieć poczucie, po pierwsze tak, że ja się wcale niedobrze czuję w tych Stanach. Że mi brakuje takiej tej serdeczności polskiej, brakuje mi przyjaciół, że oni są jednak tacy pozamykani w sobie, że w tym LA no to tak każdy sobie rzepkę skrobie, wiesz, wszyscy w tych samochodach siedzą, wszyscy zorientowani na kasę, na materializm straszny. To wtedy był dla mnie szok, ten konsumpcjonizm, wiesz. To było jednak te 20 parę lat temu, więc to jeszcze u nas, wiesz, w ogóle tego nie było. I generalnie stwierdziłam, kurczę, ja nie jestem chyba tu szczęśliwa, to nie jest chyba dla mnie jednak miejsce, nie? To nie jest tak, jak ja myślałam.
Ja się nie nadaję na taką gwiazdkę po prostu, wiesz, żeby tylko się uśmiechać i mówić. I tam oni zawsze mi mówili, o kawaii, kawaii po japońsku, nie? I jak poszłam raz na takie spotkanie tam i powiedziałam, że ja tak naprawdę marzę o nagraniu jazzowej płyty, bo to jest moja muzyka, którą ja lubię, to pamiętam przerażenie w oczach tych gości z tej wytwórni, no bo przecież wiadomo, że to się w ogóle nie sprzeda, to nikogo nie będzie interesowało. No i właśnie wtedy też zaczęłam mieć poczucie, że nie do końca chyba chcę tam zostać, że tam jest takich dziewczyn jak ja przede wszystkim na pęczki, dużo lepiej śpiewających, ładniejszych, tam jest konkurencja po prostu potworna. Tak sobie pomyślałam, kurde, i co, i za 10 lat tutaj wyląduję, nie będę miała studiów, dalej będę jakąś taką, wiesz, wannabe po prostu, próbującą. To chyba nie jest do końca dla mnie. No i wtedy właśnie już zaczęłam coraz bardziej się też interesować tymi studiami filmowymi właśnie. Też chodziłam tam, filmowałam dużo rzeczy. Myślałam o tym UCLA i w zasadzie przyjechałam na chwilę do Polski sprawdzić, jak te egzaminy do Łodzi wyglądają. No i dostałam się, więc musiałam wtedy wszystko jakby przemeblować. Powiedziałam w końcu tamtym producentom, że sorry, już chyba nie wracam z powrotem do tych Stanów. Tam akurat mi się skończył kontrakt, tam wydałam te dwie płyty dla nich i no i tak się skończyła o tym, jak nie zostałam gwiazdą po prostu. Amerykańsko-japońską. Amerykańskiego snu nie spełniłam, ale bawiłam się dobrze przez te 2 lata, no nie będę ukrywać. No natomiast właśnie ten kontrast, że tam z tego bycia taką, wiesz, tam taka dance'owa ta muzyka była i na przykład taką piosenkę śpiewałam. Maybe yes or maybe no, baby, baby, I don't know, maybe yes or maybe no, baby, no taki, wiesz, naprawdę masakra. A żeby było zabawnie, te piosenki dzisiaj są, kilkakrotnie je widziałam w takich automatach do tańca na lotniskach. Co tam włączysz i tam możesz, jak piszesz Marysia, to tam są niektóre te moje piosenki i wiesz, i musisz wtedy tam tańczyć tak na te zapalające się skakiwać. No ale w każdym razie za te pieniądze właśnie przynajmniej co zarobiłam, tam to sobie wyposażyłam studio w Polsce i już nagrałam tą płytę z Jasnorzeską Pawlikowską. Nie wiem, też jakieś teksty były dla mnie ważne, wiesz, jakaś poezja. No ten, no poczułam, że jednak nie nadaje się na emigrantkę generalnie, wiesz. To ciekawe. Nie spodziewałam się tego sama po sobie, mówiąc szczerze. Jeżeli już to tylko nad, ale właśnie tylko nad jezioro. Z tego bycia taką właśnie, taką, wiesz, że no cheesy, na różowo ubraną blondynką, nagle się przenosiłam do szkoły filmowej, gdzie tam sami intelektualiści, wiesz, czarne swetry, wszyscy tylko, wiesz, Dostojewski, ja i Fellini, wszyscy strasznie poważni, wiesz, very, very serious. Zawsze śmiałam, no więc taki miałam kompletne przejście do innego świata. No i tak kończymy na tym przejściu. Przeszliśmy przez dużo wątków. Ostatnie 7 minut dobiegło końca. Spotykamy się jeszcze za chwilę, żeby tak podsumować ostatecznie i żeby Państwu i mojej gościni podziękować. Maria Sadowska. To jest ten moment. Ja tego momentu bardzo nie lubię w tym programie, bo tak mam wrażenie, że chciałoby się wejść w kolejne wątki jeszcze albo pogrzebać w tych, których już były, no ale musimy kończyć niestety. Maria Sadowska dzisiaj była moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich serdecznie i oglądajcie tylko dobre filmy i słuchajcie tylko dobrej muzyki. Pięknie. I zaśmiecajmy sobie po prostu duszy byle czym. I wywiadów z ciekawymi ludźmi. Player.maloradio.pl. My tam jesteśmy cały czas. Można nas od początku wysłuchać i tego, co moi goście mówią. I na YouTubie też jesteśmy, więc możecie nas również zobaczyć. A te rozmowy kończymy. Wielkie dzięki jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.